Wszyscy wiecie, że leżące na Polesiu Lubelskim niewielkie miasto Dęblin zaskakuje bogatą historią i militarnymi tradycjami? Z okazji święta miasta przygotowano pokaz sprzętu wojskowego i lotniczego, rekonstrukcję historyczną i festyn dla mieszkańców. W ramach obchodów Dni Dęblina zrekonstruowaliśmy słynne wydarzenie związane z zamachem na kata Dęblina, żandarma Petersona. 15 czerwca 1944 roku Armia Krajowa wykonała udany zamach. Zamach dzisiejszy był oczywiście tylko częściową rekonstrukcją. No, jest to upamiętnienie 67. rocznicy tych wydarzeń. Publiczność z zapartym tchem oglądała przygotowaną inscenizację. Ja bardzo lubię osobiście takie imprezy, ze względu na to, że można obejrzeć tamtejszą broń, mundury i dzieciom pokazać przede wszystkim. Podczas imprezy można było wsiąknąć w świat militariów i historii wojennej, przyjrzeć się z bliska mundurom wojsk carskich, niemieckich i polskich. Rekonstruujemy pułk piechoty Armii Carskiej, który stacjonował tutaj w Dęblinie. Dostaliśmy zaproszenie na dzisiejsze obchody Dni Dęblina, żeby wystawić swoją taką dioramę, swoje takie obozowisko. Oprócz dioramy historycznej i rekonstrukcji można było zapoznać się ze sprzętem wojskowym saperów stacjonujących w twierdzy w Dęblinie. Samochód posiada skrzynię, w której przewozi się niewypały, niewybuchy, kamizelkę kuloodporną wykonaną z kewlaru, tak samo hełm. O, taka ciężka praca. Po atrakcjach historycznych przyszedł czas na festyn, w którym czynny udział brała Kasa Stewczyka. Od początku, kiedy nasz oddział powstał w Dęblinie, włączamy się do organizowania festynu na Dni Dęblina. Organizujemy malowanie twarzy dla dzieci, zabawy, rozdajemy przy tym ulotki i balony. Festyn rozpoczął się uroczystym przelotem iskier, dumy Dęblina, miasta, które słynie z lotnictwa. Iskry, prawda, pokazywały swoje popisy. No, my żyjemy Dęblinem, lotniskiem, lotnictwem. Od 4 lat w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych mogą studiować też kobiety, które dają sobie świetnie radę z obsługą samolotów. Dziewczyny na kierunkach lotnych i na kierunkach naziemnych. Mamy dziewczyny, które latają i na samolotach, na śmigłowcach i na samolotach transportowych. Dziewczyny mogą tak samo studiować na kierunkach wojskowych, jak i na cywilnych, tak samo jak i mężczyźni. Atmosfera panująca w czasie Święta Miasta zbliżała do siebie mieszkańców i turystów. Atrakcji nie brakuje przez cały rok, zatem warto odwiedzić Lubelszczyznę i przylecieć do Dęblina, choćby z Włoch. Mogę mówić, że jestem Włoch i pierwszy raz taki cudo widzę i bardzo miło, bardzo pięknie. Jestem zadowolony od tego.